Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Narodowym w Warszawie na wykładzie, który odbywa się dzisiaj w ramach TISZ, Festiwalu Żydowskiego Jedzenia organizowanego przez Muzeum POLIN. TISZ w języku jidysz oznacza radosny, oznacza to słownie stół, natomiast rozumiane jest także to słowo jako taki radosny czas wspólnego jedzenia, rozmów przy posiłku właśnie wokół stołu. Jednak zanim te wszystkie smakołyki, te wszystkie pyszne potrawy wypłyną na ten stół, zanim się na nim pojawią, praca oczywiście w kuchni. Dzisiaj troszeczkę do tej kuchni się przeniesiemy. Porozmawiamy o rytuale w kuchni oraz o kuchni rytualnej właśnie w kulturze żydowskiej. A dzisiejszą prelegentką będzie pani Ewa Martyna Michalska. Witam panią bardzo serdecznie. Pani Ewa Martyna Michalska jest kustoszem, wieloletnim kustoszem kolekcji sreber i medali Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest także autorką katalogu judaików z naszych zbiorów oraz autorką wystaw poświęconych sztuce żydowskiej. Te wystawy odbywały się nie tylko tutaj w Muzeum Narodowym w Warszawie, ale także w Kazimierzu Dolnym, w Legnicy, czy w Włocławku. Wszystkich Państwa, którzy oglądają nas w transmisji online, zachęcam do zadawania pytań za pośrednictwem komentarzy. Na końcu wykładu będziemy na nie odpowiadać. Dla Państwa też będzie 5 minut na zadawanie pytań na koniec naszego spotkania. Oddaję Pani głos, a Państwu życzę przyjemnego wieczoru. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kuchnia żydowska kojarzona jest na ogół z koszernością. Ale gdy spytamy przeciętną osobę, na czym owa koszerność polega? Tak? Słychać. Teraz dopiero będzie słychać, tak. Na czym owa koszerność polega? Każdy odpowiada, że na uboju rytualnym i zakazie jedzenia wieprzowiny. No oczywiście jest to o wiele bardziej skomplikowane i chciałabym tutaj, mam nadzieję, że uda mi się w jakiś sposób przybliżyć Państwu kuchnię, świat kuchni żydowskiej z całą jej oryginalnością, rozmaitością smaków, zapachami, no i oczywiście z jej odrębnością, która wynika zarówno z rygorystycznych przepisów prawa mojżeszowego, jak i również Talmudu oraz z tradycji żydowskiej, do której bardzo wielu Żydów przywiązuje wielką wagę i traktując ją niejednokrotnie jak nakaz religijny. Judaizm nie oddziela właściwie sacrum od profanum. Obowiązek religijny, czyli mitzwa, dosłownie oznaczające przykazanie, dotyczy wszystkich sfer życia człowieka i właściwie każdej jego działalności. Wynika to z przepisów właśnie prawa mojżeszowego zawartego w Torze, czyli pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu oraz w uzupełnieniach do Biblii zawartych w Talmudzie, przepraszam bardzo. Talmud, który uzupełnia Biblię, jednocześnie interpretuje zawarte w niej prawa i reguluje normy zarówno religijne, jak i obyczajowe. Te ustalone przepisy zawarte w Talmudzie określone są jako halacha. Dosłownie halacha to po hebrajsku iść. Czyli one nie tylko są jakimś nakazem, ale jednocześnie wskazują drogę, po której mają wierni iść. Jest to swojego rodzaju drogowskaz, żeby po prostu stanąć jak najbliżej i być jak najbliżej Boga. Przybliżyć się właściwie do Boga. Judaizm wymaga rygorystycznego podziału na dwie grupy, żywności na dwie grupy. Czyli dozwolone do spożycia, uznane za rytualnie czyste, koszerne, po hebrajsku kaszer,
czyli właściwe, i te zakazane, uznane za nieczyste, czyli trefne, to znaczy takie, których no, jeść nie, po prostu nie można. Prawo żydowskie określa również produkcję, sposób przygotowania i przechowywania pożywienia. Ja tu chciałabym jeszcze, ponieważ ja się w ogóle tu będę zajmowała głównie jedzeniem, to chciałabym tak na marginesie zaznaczyć, że prawo kaszrutu obejmuje również ma szerszy zakres, nie tylko dotyczy jedzenia, na przykład kobiety w okresie połogu czy w okresie menstruacji uznawane są za osoby nieczyste, to znaczy nie powinno się do nich zbliżać, prawda? Mężczyzna nie powinien się do takiej kobiety zbliżać. Dotyczy to tak samo na przykład tekstów sakralnych, które są uznawane za nieczyste wtedy, kiedy znajdzie się tam jakiś błąd, czy na przykład kleks, to już te teksty są odrzucane. Poza tym jeszcze tutaj chciałabym powiedzieć, że nawet tkaniny, jeżeli one na przykład zawierają dwa włókna pełne i len, to również są nieczyste. I nawet w niektórych krajach, a szczególnie w krajach oczywiście zachodnich, szczególnie w stolicach, na przykład w Londynie między innymi, no nie mówiąc już o Izraelu, znajdują się takie specjalne usługi, punkty usługowe, gdzie się bada, czy tkanina nie ma jakiejś domieszki zakazanej. Takie punkty nazywają się szatnes. W ogóle ten przepis się nazywa szatnes, no i w związku z tym takie punkty również to jest, nazywają się szatnes. Liczba produktów spożywczych w obydwu grupach jest bardzo długa. Ja tu się ograniczę do tych najważniejszych. Może zacznę od mięsa. Mięso jest dozwolone, ale tylko to, które pochodzi od zwierząt parzystokopytnych i jednocześnie przeżuwaczy, które mają kopyta rozdzielone, właśnie tak zupełnie rozdzielone. I tutaj zaliczamy do nich całe bydło domowe, ale też niektóre dzikie zwierzęta, jak sarny czy jelenie. Jest to no, takie dosyć czytelne, prawda? Wiadomo, że to jest dozwolone, to cała reszta powinna być niedozwolona. W związku z tym na przykład niedozwolona jest konina, mięso królika, mięso zająca, no i oczywiście wieprzowina. Koszerne jest natomiast ptactwo domowe i częściowo też ptactwo dzikie, na przykład kuropatwy, bażanty i przepiórki. No przepiórki to na pewno też dlatego, że mowa jest przecież o przepiórkach w czasie wędrówki po pustyni, gdy Jahwe zesłał stado, duże stado tych ptaków na pustynię, żeby nakarmić ludzi, bo oni już byli zmęczeni tą jednostronną dietą w postaci, prawda, manny. A sprawą otwartą jest mięso indycze, bo w tym czasie, kiedy spisywano te prawa, no po prostu w Europie nie było indyków i w związku z tym, jeśli pozostawia się tę sprawę otwartą, to znaczy mogą na ten temat zabierać głos rabini. Ale nawet mięso właśnie uznane, ze zwierzęcia uznanego za koszerne, będzie nieczyste, jeżeli nieodpowiednio zostanie to zwierzę uśmiercone. I tutaj przechodzimy właśnie do uboju rytualnego. Coś się tutaj wyłączyło znowu. To jest już tak. I na czym ten rytualny ubój zwierząt, czyli szechita, polega? Generalnie na takim sposobie uśmiercenia zwierzęcia, żeby
go wykrwawić, żeby nie było po prostu pozbawić w ogóle krwi. No i bo zgodnie z prawem krew również jest nieczysta i nawet jeżeli zachowana jest śladowo krew, to wówczas należy na przykład mięso moczyć w takiej solance z dużą ilością dosyć soli. Tutaj mamy właśnie rytualny ubój zwierząt i szojcheta przy pracy. Pochodzi to z miniatura z rękopisu XV-wiecznego, ale niestety nie udało mi się znaleźć źródła, więc nie potrafię Państwu powiedzieć, z jakiego manuskryptu pochodzi ta miniatura. Znalazłam ją w Wikipedii przy okazji właśnie czytania o rytualnym uboju, ale nie było tam określonego miejsca powstania. Szechitą zajmuje się rzezak, który widzisz, nazywany jest szojchetem. Rzezak musi być zatwierdzony przez rabina. Musi cieszyć się nienaganną opinią, być bogobojnym, no i uczciwym człowiekiem, no i musi przejść specjalny kurs. Dopiero po zdaniu egzaminu i praktycznego, i teoretycznego ma prawo do pełnienia tego zawodu. I ten ubój odbywa się według ustalonego porządku. Po potwierdzeniu, że zwierzę jest zdrowe, bo to jest też warunek, umieszcza się je w specjalnej klatce lub tak jak tutaj no, na tej miniaturze po prostu szojchet trzyma go odpowiednio, żeby można było poderżnąć, prawda, przełyk i arterię jednym takim sprawnym ruchem, no, żeby z jednej strony nie przeciąć tam innych narządów, ale również, żeby zwierzę no, nie cierpiało. Do szechity używa się specjalnego noża. Widzisz, nazywa się ten nóż halab. Musi być odpowiedniej szerokości, odpowiedniej długości, w zależności od tego, jakie zwierzę jest zabijane. Musi być ostry i nie mieć żadnych śladów, żadnych uszkodzeń. Jeżeli jest nóż uszkodzony, wówczas szechita jest no po prostu nie zostaje nieuznana i takie zwierzę takiego zwierzęcia nie można jeść. To jeszcze chciałam powiedzieć. Po zabiciu przystawia się taki stempel potwierdzający koszerność. Tutaj jest z Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu zachował się taki stempel. Napisany jest koszer. I był stemplowane było już mięso. Do koszernych zaliczamy ryby, ale tylko te, które mają łuskę. Zarówno są to ryby słodkowodne, jak i morskie. I one nie wymagają żadnego rytualnego zabijania. Po prostu czyni się to w sposób tradycyjny. Natomiast nie są koszerne owoce morza i owady. Zabronione jest również spożywanie produktów, które zostały wytworzone przez te zwierzęta, które są nieczyste, na przykład jajek czy mleka. Nie dotyczy to jednak miodu, chociaż no, wśród zwierząt nieczystych znajdują się owady, ale uważa się powszechnie, że ponieważ właściwie pszczoły
tego miodu same nie wytwarzają, tylko przynoszą do ula nektar. W związku z tym tak de facto to one nie mają nic tutaj z produkcją miodu wspólnego, w związku z tym miód można jeść, ale natomiast nie dotyczy to już miodu spadziowego. Miód spadziowy nie jest koszerny i nie może być jedzony. Jeszcze inną grupę stanowią pokarmy, które są określane jako parve, czyli takie właściwie rytualnie obojętne, zawsze czyste, jak jest określane. Należą do nich oczywiście owoce, ale w ogóle owoce należy zrywać z drzew, nie można zrywać z drzew młodszych niż drzewa trzyletnie. Oczywiście parve są też jajka, jeżeli pochodzą od zwierząt koszernych. Ale w przypadku jajek nie można ich jeść, jeżeli mają na przykład choćby odrobinę krwi. Z pojęciem koszerności oczywiście wiążą się też reguły i zasady przygotowywania i spożywania posiłków. Dużym ograniczeniem w przygotowywaniu potraw jest kategoryczny zakaz łączenia potraw mlecznych, czyli halaw, z mięsnymi bazar. Na pewno nie był on znany w Biblii i to właściwie dopiero w Misznie, czyli tej wcześniejszej części Talmudu, jest wspomniane, że nie wolno gotować mleka mięsa w mleku i nie można stawiać sera obok mięsa. Ale nie ma tam takich dokładnych wyjaśnień. Dopiero Gemara, czyli ta późniejsza część Talmudu, która będąca komentarzem do Miszny, dopiero ona uściśnia, jak gdyby, odwołując się do zapisów Biblii. Chodzi tutaj o zdanie, nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki jego. Jest to cytowane to zdanie trzykrotnie w Biblii, dwa razy w Księdze Wyjścia i raz powtórzonego prawa. Ale tak naprawdę to nie wiadomo, jakie ono ma znaczenie i nie wiadomo, czego ona tak naprawdę dotyczy i czy rzeczywiście to takie dosłowne rozumienie tego jest słuszne i czy tak powinno się to je interpretować. No ale taka jest zasada, taka jest tradycja i nie możemy się tutaj wdawać w dyskusje jakieś językoznawcze może nawet, bo pewnie tutaj chodzi też o tłumaczenie tego zdania z Biblii. Rozdzielczość tych posiłków powoduje szereg ograniczeń. Tutaj liczę te, które uznałam za najistotniejsze. Mianowicie, produkty mięsne określane jako mleczne, to znaczy mleko i jego różne przetwory, nie mogą być spożywane w czasie jednego posiłku. Musi być po zjedzeniu posiłku mięsnego, odstęp musi być przynajmniej trwać takie przynajmniej 6 godzin. Ale to ciekawostka, że na przykład jak się je produkty, spożyje się produkty mleczne, to już ten czas może być krótszy i właściwie można po popłukaniu, wypłukaniu ust, zjedzeniu chleba, odczekaniu, no można już jeść mięso. Produkty te nie mogą, oprócz tego, że nie można właśnie ich jeść, jednocześnie nie mogą obok siebie stać, bo tak twierdzi się, że mogą wzajemnie zapachy przenikać. Ten przepis w pewnym momencie został rozciągnięty również na sztućce i naczynia. Więc nie można gotować mleka w naczyniu, które jest przeznaczone do gotowania mięsa, które wcześniej było na przykład przyrządzane, była jakaś potrawa z mięsa. Nawet jeżeli to naczynie zostało dokładnie wymyte. Zmusza to z kolei, prawda, do dwóch zestawów w domu, żeby były dwa zestawy naczyń, ścierek do wycierania, sztućców, a także zlewów osobnych. I w wielu domach są po prostu dwa ciągi takie kuchenne.
Na przykład tu jest taka ściereczka do naczyń przeznaczonych na potrawy mleczne. Jest tutaj napisane mleczne. Tu jest napisane tam między tymi świecznikami. A tutaj mamy takie wnętrze bardzo nowoczesnej kuchni z ciągiem dla potraw właśnie mięsnych i mlecznych. Z jednej strony mleczne, z drugiej strony potrawy mleczne. W Izraelu są nawet takie biura projektowe, gdzie można uzyskać porady, jak na przykład zagospodarować w ten sposób mniejszą kuchnię, żeby można było stworzyć takie dwa ciągi, które są na pewno wiele wygodniejsze niż właśnie trzymanie w jednym, czy dbanie o to, żeby właśnie nic się nie stało, żeby mięso nie znalazło się przez pomyłkę w naczyniu, które jest przeznaczone na mleko. Tutaj są na przykład dwie oddzielne zmywarki do gotowania mięsa i produktów mlecznych. Żeby się nie pomylić, oznaczano talerze napisami. Na przykład właśnie tutaj z napisem hebrajskim koszerny mleczny, a tutaj z napisem potrawy, naczynie na potrawy mięsne. No, ten nakaz z kolei właśnie niełączenia potraw powoduje, że w kuchni żydowskiej no, nie możemy liczyć na zupy gotowane na mięsie z sosami czy sosów mięsnych zaprawianych śmietaną. Ale tradycyjna kuchnia żydowska pomimo tych właśnie wielu ograniczeń jest kuchnią szalenie urozmaiconą i bardzo oryginalną. I te chyba zalecenia religijne zmusiły do poszukiwań, do eksperymentów. Także kuchnia żydowska przez wieki czerpała też z kuchni innych narodów, dostosowując te przepisy do własnych potrzeb i reguł związanych właśnie tutaj z tradycją czy religią. Oczywiście tu trzeba też podkreślić, że oddziaływanie kuchni było obustronne, bo na przykład w polskiej kuchni mamy cały szereg potraw, które wywodzą się z kuchni żydowskiej, no i odwrotnie oczywiście. No i gdy zajrzymy do domów żydowskich z okazji szabatów czy świąt, to zaskoczy nas ta rozmaitość potraw i właśnie to bardzo urozmaicone, powiedziałabym, jedzenie. No i tak zacznijmy od szabatu, czyli siódmego dnia tygodnia, dnia odpoczynku. Szabat jest najstarszym świętem, obchodzonym prawdopodobnie jeszcze w czasach przedmojżeszowych. Ma on upamiętniać ten sześciodniowy trud stworzenia świata, no i następujący po nim dzień odpoczynku. Szabat zaczyna się w piątek wieczorem, bo doba w kalendarzu żydowskim trwa od zachodu słońca do następnego dnia, znowu do zachodu słońca. I przyjęło się tutaj w Izraelu zresztą chyba też, że o godzinie 18 tak naprawdę zaczyna się nowy dzień. Odpoczynek w tym dniu jest oczywiście rygorystycznie przestrzeganym nakazem. To czas przeznaczony na odpoczynek. Na odpoczynek, pobyt z rodziną, na modlitwę, na studiowanie Tory. Wierni muszą zrezygnować z wszelkich zajęć, nawet tych najlżejszych. W sumie Miszna wymienia 39 prac, których nie wolno wykonywać. Dania szabatowe trzeba było przygotować wcześniej, bo przed kolacją piec musiał być już wygaszony.
I tutaj właśnie pytanie, jak sobie radzono, jak kobiety sobie radziły z tym, żeby to menu szabatowe również było podawane na gorąco. Jeżeli na przykład piec trzymał ciepło, to była szansa, że te potrawy nie ostygną nawet do następnego dnia. A w innym przypadku, w piątek przed szabasem, wieczorem były zanoszone posiłki, te przygotowane dania do na przykład piekarni, bądź do zaprzyjaźnionych chrześcijan, gdzie można było je podgrzać. W sobotę te gorące posiłki były przynoszone do domu. Były to takie dania, które właściwie odgrzewanie nie psuło ich smaku, a nawet chyba nawet w wielu wypadkach podnosiło, szczególnie jeśli to na przykład dotyczy czulętu. W piątek rano kobiety piekły chałę, czyli chałki. Widzisz chałę. Z wypiekiem wiąże się tradycja oddzielania kawałka ciasta i spalania go jako pamiątka obowiązku ofiarowania części ciasta przez wiernych kapłanowi jeszcze w świątyni jerozolimskiej. Szabat inauguruje kobieta, zapalając świece i odmawiając oczywiście z modlitwę błogosławieństwa nad światłami świecy. Wszyscy zasiadają do stołu. Stół musi być bardzo świętnie, zresztą to bardzo jest takie święto uroczyste. Stół musi być nakryty odświętnym obrusem. No i właśnie te dwie chały leżą na stole. One symbolizują mannę, ale również, ponieważ jest ich para, więc jak gdyby nawiązują do tego zesłanej z nieba manny dwukrotnie rano w przeddzień szabatu, żeby nie trzeba było zbierać tej manny właśnie w szabat. Chleb nakryty jest serwetką symbolizującą rosę, właśnie, która przykrywała o świcie, kiedy manna się pojawiała, pokrywała tę mannę. Chałkę wypiekali Żydzi aszkenazyjscy prawdopodobnie już w średniowieczu. A ponadto, oprócz chałki, to na stole też powinna się pojawić sól, która jest symbolem trwałości. Po odmówieniu przez głowę rodziny błogosławieństwa nad winem, kiduszu, do tego służyły specjalne kubki czy pucharki, czasami z napisami odnoszącymi się do święta, czy z przedstawieniami odnoszącymi się do święta. Tutaj jest pucharek wykonany przez warsztat Bacelel, czy Bacalel, które w 1906 roku były założone przez Borisa Szaca razem ze szkołą wzornictwa, a nazwa Bezalel pochodzi od biblijnego rzemieślnika Bezalela. Tu mamy właśnie fragment uczty z kidu, gdzie jest przedstawiony kidusz a na tych bocznych obrazkach jest dalsza część jak gdyby tej uczty z biesiadnikami. Więc po odmówieniu przez głowę rodziny błogosławieństwa, tego kiduszu, dokonaniu ablucji i wszyscy zasiadali do kolacji. Ojej, przepraszam bardzo, do góry nogami.
No jest to dzbanek dwuszwy do ablucji. Przepraszam bardzo, nie wiem jak to się stało, że mi się to przekręciło. Ten dzbanek jest ze szkła, dzbanki takie z trwalszych materiałów były używane w synagogach bądź właśnie przed na przykład wejściem na cmentarz. One miały dwoje uszu, dlatego że po prostu na zmianę raz polewano jedną, raz drugą rękę, chwytając za drugie ucho wtedy. I teraz to. Tutaj z kolei mamy butlę, taką flaszę na wodę, która to jest z jednej strony ma napis polski, a z drugiej strony napis hebrajski. Jest to butla z połowy XVII wieku i właściwie ten napis hebrajski. Pytałam różne osoby, nie potrafiły tego napisu hebrajskiego odczytać. Być może, że pisał to, po prostu pisała osoba, która czy nie znała dobrze hebrajskiego, alfabetu hebrajskiego. W każdym razie tutaj jest napisane, ktoś jest i z tej flaszy upije, niech się tylko powadzi. To tak jak gdyby jakaś była właśnie taka groźba, że no nie można osobom nie, że tak powiem, nieupoważnionym nie można pić. Ale dlaczego? Trudno powiedzieć. Teraz następne. O, znowu ten. Nie wiem, dlaczego to się cały czas. A teraz dopiero, tak, ale daniem obowiązkowym podawanym w szabat jest ryba. Ryba to po hebrajsku dag, a wartość numeryczna tego słowa odpowiada liczbie 7, czyli siódmemu dniu tygodnia, czyli szabatowi. Dlatego uznano, że ryba jest najlepszym właściwie pokarmem na ten dzień. W języku hebrajskim, ale tak samo i w greckim, każda litera, słowo czy też nawet ustęp ma swoją wartość liczbową. Czyli innymi słowy, każdej literze odpowiada jakaś określona, jest przypisana właściwie określona cyfra. Ryba właśnie w szabat to danie podstawowe, ale ponieważ jedną z czynności, które wśród tych 39 się znalazły, czynności zabronionych w szabat, jest borer, czyli oddzielanie złego od dobrego. Dlatego właściwą formą podania ryby jest ryba faszerowana i stąd popularność ryby faszerowanej, tak zwane gefilte fish, faszerowana ryba w różnych postaciach, w kulek, rolady pokrojonej w plastry. Tutaj mamy takie dwie formy do ryby faszerowanej, formy miedziane. Tradycyjnym daniem jest też szkugel, czyli pieczona babka ziemniaczana z cebulą i jajkami, czasami z dodatkiem gęsiny lub kaczki, to w zależności od też regionu to się różnie podaje. I może ona też być w postaci kiszki. Ten sam farsz, tylko że jest wielicie wołowym. No oczywiście zarówno babka pieczona, ziemniaczana, jak i kiszka są też bardzo popularnym daniem w Polsce, szczególnie na Podlasiu. Na wieczerzy sederowej nie może zabraknąć oczywiście cymesu, który złożony jest z warzyw i owoców, głównie z marchwi suszonych, śliwek i jabłek duszonych i podawanych na słodko, ale też to zależy od regionu, te składniki się zmieniają. Na przykład na Litwie zamiast marchwi była podawana rzepa. No i oczywiście czulent, który się podaje w sobotę,
Jest to rodzaj gulaszu z wołowiny, fasoli, cebuli i różnych przypraw, czasami również z kaszą, z ziemniakami jest podawany. I czulent przywędrował do nas z Francji. Natomiast wieczorem to tylko już zimny bufet. No, szabat jest oczywiście dniem wyjątkowym, wymaga odpowiedniej oprawy, czyli właśnie przygotowany specjalny obrus, specjalne naczynia, czasami tylko i wyłącznie przeznaczone na szabat. Nie mówiąc już o właśnie różnych utensyliach rytualnych, ceremonialnych, takich jak balsaminki, pucharki kiduszowe czy świeczniki. No, ale jest to właśnie taki niepowtarzalny czas. I pomimo, że szabat jest raz na tydzień, ale jednak no, ta ceremonia jest taka bardzo bogata i, no, i bardzo, bardzo wymaga dużo pracy, szczególnie od kobiet. Pierwszy dzień tego roku. Przejdziemy teraz do tych świąt zasadniczych. Pierwszy dzień roku nazywa się roku nowego roku, czyli Rosh Hashanah. Rosh Hashanah to po żydowsku nowy rok, a właściwie dosłownie to głowa roku. Zaczyna się pierwszego dnia miesiąca Tishri. Jest to tak przełom września i października, no różnie wypada to święto. W tym roku zaczynało się 15 września, czyli stosunkowo nowy rok się zaczął, czyli stosunkowo niedawno. W tym dniu Pan Bóg osądza ludzkie losy i zapisuje je do Księgi Życia bądź do Księgi Śmierci. Jednocześnie wstrzymuje swój sąd nad osobami, które no, mają jeszcze możliwość poprawy. Mogą wpłynąć w jakiś sposób na swój los. Ale to jest pod warunkiem, że te 10 kolejnych dni, które są nazywane dniami skruchy i pokuty, albo strasznymi dniami, no, poświęci na szczerą skruchę, żal za grzechy, przyrzeczenie poprawy. O konieczności odkupienia win i żalu za grzechy przypomina dęcie bruk w szofar, który jest zawsze no, z rogu bydlęcego lub rogu baraniego. Nie może być oczywiście z rogu zwierząt niekoszernych. Pierwszego dnia święta wierni udają się do synagogi, modlą się o przeżycie szczęśliwie kolejnego roku, modlą się o przyjście Mesjasza, który uwolni ich od śmierci, a po południu mężczyźni mają zwyczaj, idą nad wodę i wysypują zawartość swoich kieszeni. Jest to zwyczaj zwany taszlich i symbolizuje on oczyszczenie się z grzechów. Tu jest święto trąbek Gierymskiego. Oczywiście jest to ten fragment właśnie, który przedstawia moment, gdy Żydzi nad rzeką modlą się i wytrząsają tam jakieś resztki ze swoich kieszeni. Oczywiście tylko mężczyźni. Zwieńczeniem tego pierwszego dnia nowego roku jest uroczysta kolacja, na której wszechobecny jest miód. On ma zapewnić rodzinie dobrobyt i pomyślność na cały następny rok. Kolacja zaczyna się od zjedzenia kawałka chałki, która powinna tego dnia, tak przynajmniej w niektórych tradycyjnych domach jest, że powinna być zwinięta w taki obwarzanek. Nie tak tradycyjnie jak chałka spleciona w warkocz, ale tu spleciona w warkocz i jeszcze zwinięta w taki obwarzanek. Następnie należy zjeść jabłko umoczone w miodzie,
wypowiadając słowa, aby było Twoją wolą dać nam znów dobry i słodki rok. Obok jabłek w miodzie, wśród potraw o znaczeniu symbolicznym, czyli po hebrajsku to jest samanim, na stole powinny się znaleźć owoce granatu, by nasze zasługi były tak liczne jak jego ziarna, głowa ryby lub barana, by być głową, a nie ogonem, ale też nie wiem skąd ten cytat pochodzi, przepraszam bardzo, oraz marchew, której nazwa widzisz oznacza również rozwój i wzrost. Tradycyjnym ciastem pieczonym na Nowy Rok jest miodownik. To ciasto widzisz nazywa się lekach, po hebrajsku ugat dwarz. Ciasto jest popularne już od XI wieku. Ono początkowo było pieczone tylko we Włoszech i właściwie to ten włoski rodowód sięga XI wieku, ale włoscy Żydzi przenieśli na grunt Europy Zachodniej i Centralnej. W jego skład wchodzi no oczywiście miód, ale oprócz tego mąka, cukier, olej lub oliwa, jajka, imbir, cynamon i rodzynki. Orzechy nie są wskazane na Nowy Rok, bo po hebrajsku grzech, podobnie jak orzech, mają tyle samo liter, choć nie określają tego samego. I niektórzy właśnie uważają, że orzechów nie powinno być w tym cieście. Przyrządza się też takie miodowe ciasteczka. Ja tutaj pokazuję, jak one wyglądają, bo miodownik no to właściwie przypomina każde takie ciasto upieczone w formie. Natomiast te ciasteczka robione są z jajek i mąki, formowane w małe kulki. Następnie gotowane w wodzie, a później dopiero w syropie miodowym. Podobno jest to bardzo, bardzo skomplikowana do przyrządzenia potrawa, bo te kuleczki się lepią, trzeba właśnie tam od czasu do czasu myć ręce, więc dosyć to jest, ale wyglądają smakowicie. No oczywiście podawany jest też cymes, również nie może zabraknąć ryby faszerowanej. Podaje się też najczęściej w formie kulek lub klopsików z talarkami marchewki zalanych galaretą. Po 10 dniach, tych strasznych dniach, następuje Jom Kippur, czyli dzień pojednania, czy dzień przebłagania, zwany też sądnym dniem. Tego dnia właśnie losy człowieka się ważą. Ale może on właśnie, wpływa on na ten swój los, jeżeli stosuje się do trzech podstawowych zasad judaizmu, które się nazywają tshuwa, tefila, tzedaka, czyli skrucha, modlitwa i jałmużna. No ale też oprócz jałmużny, znaczy zamiast jałmużny, każdy dobry uczynek to też jest traktowany jak tzedaka. W Wigilię Święta mężczyzna bierze białego koguta, w przypadku kobiety jest to kura, i trzykrotnie kręci nim nad głową, wymawiając słowa modlitwy. To jest mój zamiennik, to jest moja wymiana, to jest moje przebłaganie, idź na śmierć, a ja pójdę do drugiego, długiego, dobrego i spokojnego życia. Ten kogut jest następnie zabijany zgodnie z procedurą halakiczną, no i zjadany albo w prezencie ofiarowany biednym. Na wielu placach w Izraelu w Jom Kippur widać właśnie mężczyzn, a także kobiety, które czynnie uczestniczą w tej ceremonii. Ceremonia, nie wiem czy ja mówiłam, jak się nazywa, nie mówiłam chyba. Zapomniałam chyba, jak to się nazywa. Gdzieś miałam to zapisane i przepraszam bardzo, ale zapomniałam. Nie wiem, czy ktoś z Państwa może wie.
Słucham? A, no proszę. Rzeczywiście. Tak, to się nazywa kaporet. Tak. W dniu święta obowiązuje ścisły post, polegający na całkowitym wstrzymaniu się od jedzenia i picia, a także na pracy, na wszelkich uciechach cielesnych. Mężczyzna zakłada wtedy odświętny kitel przepasany paskiem z klamrą, na której wyryty jest fragment z Księgi Kapłaństwa, bo tego dnia będzie za was dokonane przebłaganie, aby was oczyścić ze wszystkich grzechów, przed Jahwe będziecie oczyszczeni. Przez całą dobę trwają modły w synagodze, a na zakończenie święta tę uroczystość oznajmia głos szofaru. Po powrocie do domu spożywana jest uroczysta kolacja, na której podaje się m.in. rosół zabitego podczas ceremonii kaporet koguta, a o ile oczywiście właśnie nie obdarowało się nim jakichś potrzebujących. Popularne przystawki to śledzie w różnych postaciach, jak śledź pieczony w occie, kulki ze śledzi. Następnym świętem jest święto Sukot, czyli święto namiotów, czy inaczej święto szałasów. U nas, znaczy w Polsce określane też jako kuczki. Kucza to po staropolsku namiot, stąd nazwa święta kuczki. Święto obchodzone jest 15 dnia miesiąca Tiszli, przez 7 dni, w tym roku od 29 września, czyli od jutra, prawda? Jutra. Do 6 października. Święto to jest jedno z trzech świąt pielgrzymich wymienionych w Biblii, w trakcie których Żydzi odbywali pielgrzymkę do świątyni jerozolimskiej, by złożyć ofiarę Jahwe. Patrzę, która godzina, przepraszam, tak przyspieszam trochę, bo ja jeszcze mam sporo do powiedzenia, a czasu jest niewiele. I chciałabym to skończyć, więc przyspieszę, zacznę po prostu czytać. Było to święto wówczas o charakterze rolniczym, obecnie wiąże się je z 40-letnią wędrówką Izraelitów do Ziemi Obiecanej i z trudami życia na pustyni. Dlatego w czasie tego święta Żydzi budują szałasy, suki, w których mieszkają lub nocują przez cały czas trwania święta. Oczywiście w dzisiejszych czasach jest to zupełnie wykluczone z wielu powodów. W związku z tym wystarczy, że przed synagogą jest ustawiony właśnie taki szałas. W synagogach tego w czasie świąt odbywają się nabożeństwa, odeszli, urodzaj, które mają wskazywać na ich rolniczy rodowód. Do synagogi przynoszona jest też wiązanka składająca się z liści palmy daktylowej, dwóch gałązek wierzby i trzech gałązek mirtu oraz owoc etrogu. W Polsce zamiast tego owocu zastępuje się go cytryną. W czasie trwania święta wskazane jest okazywanie sobie wzajemnej gościnności, kiedy zaproszono do suki nie tylko znajomych i przyjaciół, ale również osoby biedne, potrzebujące, osoby chore. W trakcie trwania święta spożywane są potrawy faszerowane, soczyste, wszelkie wypieki, słodkie ciastka, cukierki. Charakterystycznym daniem w tym dniu są holiszkes, czyli gołąbki, nazywane też galupci, no czyli właśnie takie społyszczone gołąbki, prakes. One są z liści kapusty, faszerowane klopsikami mięsnymi, w sosie z dodatkiem rodzynek i śliwek, ale też często się spotyka sos pomidorowy. Inną typową potrawą są trójkątne pierogi, kreple, podawane ostatniego dnia święta, przygotowywane z ciasta makaronowego, które w Polsce znane jest podobno od XIV wieku. Dodatkiem jest nadzienie z warzyw, grzybów lub mięsa. Kreplach podawane są z rosołem albo jako po prostu samodzielna przystawka.
Podobnie robi się żydowskie kołduny, z tym, że farszem jest wówczas mięso baranie z przyprawami. No, często podawana jest też ryba faszerowana. W 25 Tiszri, czyli na przełomie listopada i grudnia, przypada święto Chanuka, święto odrodzenia, święto świateł. Tak według Józefa Flawiusza, tak on je określa. A inaczej też się mówi tak popularnie świeczki. W tym roku obchodzone będzie 7 do 15 grudnia. Jest to jedno z dwóch świąt, z trzech świąt, przepraszam, a nie, przepraszam, o czym innym tutaj miałam powiedzieć. Jest to jedno z dwóch świąt nie mających rodowodu biblijnego, podobnie jak Purim. Jest ona jednak ustanowiona na pamiątkę wydarzeń, które w tej Biblii się, których w tej Biblii są opisane. Bohaterem jest Juda Machabeusz, przywódca powstania przeciwko Antiochowi IV, władcy Syrii, zwalczającemu krwawo judaizm i kult Jahwe. Powstanie wybuchło w 167 roku przed naszą erą, po tym jak Antioch wydał dekret o zniesieniu prawa Tory, wniesieniu do świątyni jerozolimskiej posągu Zeusa i złożeniu ofiary ze świni, no, co było rzeczywiście dużym policzkiem dla wyznawców judaizmu. Po zwycięskim zakończeniu powstania nastąpiło usunięcie ze świątyni posągów bóstw greckich, świątynię oczyszczono i dzięki znalezieniu małego dzbanuszka z oliwą zapalono menorę, czyli święty, olbrzymi świecznik świątynny. Ilość oliwy mogła wystarczyć zaledwie na jeden dzień, ale cudownym trafem płonęła przez dni 8, aż do momentu dostarczenia rytualnej czystej oliwy. I właściwie no, święto odwołuje się nie tyle do tego zwycięstwa, co do tego cudu chanukowego, właśnie cudownego rozmnożenia oliwy. Wierni palą oliwę w specjalnych lampach lub świecznikach chanukowych, mających 8 ramion. Tu mamy dwa, tu jest jeden świecznik, tu latam lampa, tu świecznik chanukowy. Mają 8 palników, 8 ramion, jeden dodatkowy świecznik, tak zwany szamas, czyli pomocnik, od którego zapala się pozostałe świeczniki. Każdego dnia zapala się kolejną lampkę, aż tak do 8 dni. W czasie trwania Chanuki dominują potrawy przyrządzone na bazie oliwy lub na niej smażone, nawiązując tym samym właśnie do cudu, jaki miał miejsce do 22 wieki temu. Do popularnych dań chanukowych należą latkes, czyli placki ziemniaczane, ścierane na grubej tarce z dodatkiem cebuli, jajka i zmienionej masy, usmażone na oliwie. Pierwowzorem dzisiejszych latkes były smażone na oleju placuszki z twarogu, które na dzisiejszych Kresach Wschodnich nazywają się no, ołatki. Zresztą bardzo podobnie to brzmi, te słowa, latka, ołatka. I to właśnie od tej ołatki pochodzi nazwa latkes. Przygotowuje się też inne placki chanukowe, zwane chremzlach, których składnikami są zmielona maca zmieszana z niedużą ilością gorącego czerwonego wina. Do tego należy dodać żółtka, cukier, olej migdały, orzechy i na końcu pianę z białek wyrobić łyżką i po prostu smażyć na oliwie. Kolejnym dniem jest Purim. Purim obchodzony 14 Adar, czyli w 24 roku to będzie 23-24 marca. Podobnie właśnie jak Chanuka jest wymienione w Biblii, ale nie jest to święto w ściśle tego słowa znaczeniu biblijne. Nawiązuje tylko do wydarzeń w Biblii zawartych, które są opisane w biblijnej księdze Estery. Jest to święto bardzo radosne, nazywane też żydowskim, czasami żydowskim karnawałem.
jest na pamiątkę wyzwolenia Żydów spod ucisku króla, urzędnika Hamana, urzędnika na dworze, wysokiego urzędnika na dworze króla perskiego Xerxesa, z Biblii nazwanego Achasverusem. Dzięki interwencji królowej Estery nastąpił nie tylko kres prześladowań, ale również udaremnienie przygotowanego przez Hamana planu zniszczenia wszystkich, zagłady wszystkich Żydów na terenie całego narodu żydowskiego, na terenie Persji. I termin ten miał być ustalony poprzez rzucenie losów, stąd nazwa święta Purim, czyli losy. Haman został skazany na śmierć, między innymi za dopuszczenie się próby gwałtu na królowej Esterze. W Wigilię Święta obowiązuje ścisły post, nazywany postem Estery. Wierni obowiązani są uczestniczyć w nabożeństwie w synagodze. Czyta się Księgę Estery i prastarym zwyczajem, gdy wymieniane jest imię Hamana, zagłusza się je, klekocząc w kołatki i tupiąc. W tym dniu obowiązuje cztery mitzwot, to znaczy właśnie dwukrotne odczytanie Księgi Estery, tylko przez mężczyzn kobiety słuchają. Jałmużna, każdy Żyd zobowiązany jest przesłać datek pieniężny, wystarczył na dwa posiłki dla dwóch ubogich wyznawców. To się nazywa Matanot Levonim. Natomiast jest jeszcze, jeszcze powinnam pokazać Państwu właśnie, jak zwój Estery wygląda. On jest bardzo bogato zdobiony i do tego zawsze jest odczytywany ze zwoju. Do tego służy specjalny futerał zrobiony z różnych materiałów, no na takie najbardziej okazałe i bogate, to są te właśnie ze srebrne. Tutaj teraz, tak, teraz. Właśnie czwartą mitzwą to jest szalach manot, to znaczy obowiązek przesłania podarku z żywności, choćby jednemu znajomemu, składającego się przynajmniej z dwóch różnych halachicznych gatunków jedzenia. Prezenty należy przesyłać przez posłańca, a nie wręczać osobiście. Podarki przesyłano na specjalnych talerzach albo z dekorowanych jakąś sceną z Księgi Estery. Tutaj jest triumf Mordechaja. Albo na talerzu z trzema rybami złożonymi w trójkąt. Był to symbol miesiąca Adar. Czwartym nakazem był Saudat Purim, czyli świąteczny posiłek na zakończenie święta, często mocno zakrapiany alkoholem. I chociaż halacha zabrania właściwie upijania się, tu w tym dniu to był wyjątek, bo upicie się to właśnie nawet było traktowane jak taki obowiązek. Tradycyjnym daniem tego dnia są tak zwane hamantasze. Dosłownie oto jest, oznaczają dosłownie kieszenie, czy sakiewki, czy woreczki Hamana. Są to trójkątne pierożki z ciasta kruchego, nadziewane makiem z dodatkiem bakali, rodzynek, fig, daktyli i orzechów. No oczywiście czasami to nadzienie może być nie koniecznie z makiem, ale inna może być podstawa tych pierożków. Ale takie najpopularniejsze to są właśnie z makiem. Bo pierwotnie nazywały się monmataszem, czyli makowe kieszenie, więc niezwiązane były zupełnie ze świętem. Później je właśnie ze świętem powiązano i z osobą Hamana, nazywając hamantasze lub też oznejtasze, czyli uszami Hamana, to dlatego, że podkreślać miały, że Haman zasługiwał na karę obcięcia uszu, a taką karę stosowano w średniowieczu wobec skazanych przed dokonaniem egzekucji.
Kształty miały nas wiązywać do trójkątnego kapelusza, który według tradycji był przez kabana noszony, a składane w kieszeń, dlatego że miały też przypominać o korupcyjnym procederze ministra, który lubił łapówki po prostu. W tego dnia je się również kreplechy, czyli pierogi, które w Purim są z mięsnym nadzieniem. Rosół z knedlami z macy, czyli jod z knedlech. Te knedle robiono z pokruszonej macy zalewanej wodą, z rozszczepanymi żółtkami, do tego roztopiony tłuszcz, doprawiany solą, pieprzem, imbirem i musiało być to być pikantnie. Należało poczekać jakiś czas, aż maca wchłonie płyn i stężeje, następnie formować małe kulki. Jedzono też makagigi. One się pojawiły w książce kucharskiej Ćwierciakiewiczowej w 1885 roku jako właśnie potrawa purimowa polskich Żydów. Do tej potrawy potrzebny jest miód, cukier, mak oczywiście i woda. No i po wyrobieniu wszystkich składników bardzo cienką warstwę rozlewa się na deskę nasmarowaną olejem i gdy ta warstwa stężeje, to wtedy kroi się na kawałki. Musi być to bardzo, bardzo, bardzo cienka warstwa. Oprócz tego dawane są sałaty z owocami i migdały w cukrze, chałka. Na stole natomiast powinny znaleźć się też fasola i groch. A to dlatego, że mają one przypominać o wyrzeczeniach królowej Estery, która według Midraszu Esterze, będąc na dworze Achasverusa, musiała rezygnować z wielu potraw i stosować tylko diety składające się głównie z roślin właśnie strączkowych, które były parwe, by uniknąć po prostu jedzenia potraw nieczystych. Kolejnym świętem jest Pesach. Jest to trzecie i chyba najważniejsze święto pielgrzymie, które obchodzone było już na pewno gdzieś od VII wieku przed naszą erą. Jest ono obchodzone 14 dnia miesiąca Nisan przez 8 dni. W 2024 roku będzie to 23 do 30 kwietnia. Rodowód, chociaż obchodzono od 7, znaczy jest to udokumentowane, że jest obchodzone od 7 wieku przed naszą erą, ale na pewno rodowód jego sięga jeszcze z czasów sprzed wyjścia Izraelitów z Egiptu. Jego pierwowzorem było święto pasterskie i rolnicze. No i potem dopiero powiązane jest to z ucieczką Izraelitów z niewoli egipskiej. Nazwa święta odnosi się do wydarzeń, które miały miejsce w noc ucieczki, gdy Bóg omijając oznaczone krwią baranka drzwi Izraelitów, dotknął Egipcjan plagą śmierci ich pierworodnych synów. Rytuał związany ze świętem przetrwał do dzisiejszych czasów właściwie z małymi, prawie w niezmienionej formie, z małymi tylko powiedzmy zmianami. Podstawowym przygotowania do święta oczywiście zaczynały się o wiele wcześniej, bo podstawowym obowiązkiem i nakazem jest usunięcie z domu wszelkich resztek, czyli hamecu, zakwasu. Nawet mąkę się usuwa z obawy, że anusz by zaczęła na przykład fermentować. Wiąże się to oczywiście z generalnymi porządkami. Garnki się koszeruje, czyli szoruje bardzo, bardzo dokładnie, bojąc się, że wchłonęły chamec, a najlepiej to, jak się używa właśnie innych takich przeznaczonych tylko na Paschę. Na pamiątkę pospiesznej ucieczki Żydów, którzy nie zdążyli zakwasić ciasta na chleb, przygotowuje się chleb pszaśny, czyli macę bez zakwasu.
Spożywany jest on przez wszystkie dni święta i ma być wspomnieniem nędzy i niewoli, ale także symbolem wyzwolenia oczywiście. Po upieczeniu mac przechowywane są w specjalnych woreczkach zszytych z materiału zwanych macentaszach. Święto rozpoczyna uroczysta kolacja zwana sederem, która, jak sama nazwa wskazuje, po hebrajsku seder to porządek, musi się odbywać według określonego i niezmiennego porządku. Przygotowanie świątecznego posiłku, a potem zadbanie o świąteczny wystrój stołu było i jest obowiązkiem każdej zamężnej kobiety. Stół nakrywano białym obrusem, ustawiano odświętną zastawę stołową i kieliszki do wina dla każdego biesiadnika oraz dodatkowy, taki bardzo okazały, dla proroka Eliasza. Na centralnym miejscu stawiany jest talerz. Przepraszam bardzo. Stawiany jest talerz, na którym kładzione są trzy mace. Jedna na drugiej, czasem przełożone serwetką, symbolizująca kapłana, lewitę i lud izraelski. Te serwetki były zwykle zdobione jakimś okolicznościowym napisem, haftami. Talerze były początkowo wykonywane z cyny, a nawet z drewniane. Z około XVI wieku właściwie zaczęto, konwisarze zaczęli wykonywać talerze na mace. Byli to konwisarze chrześcijańscy. Natomiast najczęściej dekoracja tych talerzy była wykonywana przez rytowników żydowskich. Powtarzającymi się motywami były przedstawienia symboliczne i o tematyce biblijnej, sceny z Księgi Wyjścia, Hagady, odnoszące się do wydarzeń paschalnych oraz ilustrujące wieczór sederowy. Bardzo charakterystyczny typ talerza sederowego stworzyli włoscy ceramicy. Tam w takim powtarzającym się układzie kompozycyjnym w lustrze znajdował się napis z fragmentem błogosławieństwa lub modlitwy, a na kołnierzu cztery owalne medaliony z przedstawieniami bądź uczty sederowej, bądź architektury i tematyki biblijnej. Tutaj na tym talerzu nie ma między tymi przedstawieniami postaci, które też na tych pierwszych talerzach włoskich majolikowych się znajdowały, to znaczy postaci Mojżesza, Arona, Dawida i Salomona. Te wzory dekoracji talerzy majolikowych i wzór przedstawiony w podobnej dyspozycji plastycznej, kompozycyjnej, przejęli w XVIII wieku złotnicy niemieccy i holenderscy i zaczęto takie właśnie talerze wykonywać również w srebrze. Inną formą było, bo właśnie też w centrum znajdował się napis błogosławieństwa, a wokół wiele scen tworzących jak gdyby zamknięty cykl narracyjny przedstawiający poszczególne części wieczerzy sederowej. Oprócz mac na stole sederowym powinny znaleźć się inne potrawy symboliczne. Są to zeroa, czyli mała porcja niedopieczonego jagnięcia, nawiązująca do pośpiesznej ucieczki uniemożliwiającej dopieczenie się mięsa na drogę. Bejca, czyli pieczone jajko symbolizujące zmienność ludzkiego losu. I obydwie te potrawy mają wyłącznie znaczenie symboliczne i nie są spożywane.
Natomiast marol, czyli gorzkie zioła, na wspomnienie goryczy niewoli, karpa, snadź pietruszki, którą moczy się w słonej wodzie, by przypominała o łzach Izraelitów. Haroset, mieszanina jabłek, migdałów, orzechów, wina i cynamonu, jako symbol gliny, z której Izraelici wyrabiali cegłę w Egipcie, oraz haseret, czyli chrzan tarty, który podobnie jak marol ma przypominać gorzki ciężar niewolniczego życia. Te potrawy musiały być kosztowane w czasie wieczerzy. I tutaj jest właśnie przykład takiego talerza z określeniami hebrajskimi dotyczącymi tych poszczególnych potraw. Do symbolicznych potraw służą małe salaterki opatrzone, oprócz tego, że na przykład są wgłębienia często na talerzu, to służą małe salaterki opatrzone odpowiednimi napisami i ustawiane często na talerzu. W końcu XVIII wieku w Niemczech pojawiły się trójkąt dygnacyjne pojemniki na mace, na których pokrywa górnego pojemnika była jednocześnie podstawą do tych właśnie miseczek na potrawy symboliczne. Na początku pojemniki były wykonywane ze srebra czy z innego metalu, a później zaczęli je wykonywać również manufaktury ceramiki. Tutaj mamy pojemnik na mace z Lubyczy Królewskiej, manufaktury znajdujące się obok Rawy Ruskiej. Oprócz tych potraw podawano również wino, które jest czterokrotnie rozlewane do pucharków i pijane przez wszystkich biesiadników. I ceremonia ta nosi nazwę Arba Koses, cztery puchary, i nawiązuje do czterech określeń użytych przez Jahwę oznaczających wybawienie. Na uroczystość składa się 15 porządków, które następują po sobie według ustalonej ściśle kolejności. Animatorem wieczerzy jest ojciec rodziny, ubrany w biały kitel z klamrą z napisem i przedstawieniem odnoszącym się do święta. Na wstępie odmawiane jest błogosławieństwo, po którym gospodarz myje ręce, następnie kosztowany jest karpas, dzielenie środkowej macy na dwie części, potem odczytywana jest Hagada paschalna, podczas której dzieci zadają pytania. Następnie zjadana jest jedna część macy i gorzkie zioła oraz chrzan. Dopiero potem następuje uczta, na wstępie której podawane są jajka na twardo. Potrawami popularnymi była kura faszerowana, oczywiście gefilte fish, blince, ale z mąki macowej lub ziemniaczanej, z dodatkiem sera lub rodzynek, śledź faszerowany, uformowany w kulki i pieczony w głębokim oleju. Ważne jest tutaj jego oryginalne przygotowanie, dlatego że najpierw musi być marynowany w occie, a później w nim zapieczony. I dopiero zapieczony w occie z olejem. Charakterystyczną potrawą jest też macobraj z pokruszonej macy skropionej wodą lub mlekiem, smażonej na tłuszczu z rozkłóconymi jajkami, przyprawionej do smaku solą i pieprzem, czasami z dodatkiem cebuli lub szczypiorku. Macobraj może być też robione na słodko z dodatkiem owoców, dżemu lub cukru. Na deser można podawać macakugel z jabłkiem pieczony w piecu. Tradycją Żydów aszkenazyjskich od średniowiecza jest niespożywanie potraw określanych jako kitniot, to znaczy zawierających proso, fasolę, groch, sezam, soczewicę, grykę, ryż, mak i słonecznik. W
W trakcie podsiłku dzieci szukają schowanej części macy, zwanej afikoman. Po kolacji odczytywane są psalmy, w wieczerze kończy spełnienie czwartego kielicha, nalanie wina do kielicha Eliasza, który jest niewidzialnym uczestnikiem każdej wieczerzy sederowej. I otwierane są drzwi. To jest na otwarcie drzwi na znak, że każdy może przyjść, potrzebujący może przyjść, wejść i zostać ugoszczony. Na pożegnanie sederu wszyscy razem wypowiadają życzenie na przyszły rok w Jerozolimie. I jeszcze jedno święto nam zostało, czyli tutaj jest poduszka używana w czasie posiłku sederowego. To tak podkładana pod plecy, bo posiłek sederowy w ogóle przedłuża się czasami do bardzo późna w nocy. Długo się siedzi, w związku z tym dla wygody często właśnie podkładane są poduszki, rozdawane są poduszki. No ta jest tutaj nawet z napisem odnoszącym się do święta. Święto Szabłat to święto tygodni, nazywane też zielonymi świątkami. Obchodzone jest 6 dnia miesiąca Siwan na przełomie maja czerwca. W 2024 roku będzie to 11-13 czerwca. Szabłat jest jednym z trzech świąt pielgrzymich i według nakazu biblijnego obchodzonym 50 dni po święcie Pesach. Początkowo miało charakter rolniczy i wiązało się ze zbiorem zbóż, które znoszono do świątyni jerozolimskiej, a w II wieku połączono je z nadaniem Tory na górze Synaj. W synagogach odczytuje się tego dnia dekalog, a tak, żeby przypomnieć o jego rolniczym rodowodzie, księgę Rut. Synagogi przystraja się roślinami. Tradycyjnie jada się potrawy mleczne, czyli hala. Według tradycji po otrzymaniu Tory Żydzi nie mogli już jeść mięsa zwierząt zabitych niezgodnie z rytuałem i do czasu rytualnego uboju musieli żywić się produktami mlecznymi. Uważa się też, że powodem były naczynia, których nie zdążono po prostu na czas wykoszerować. Charakterystyczne danie to blince, czyli naleśniki z serem i rodzynkami. Podawane właśnie też są w Pesach, ale w Pesach oczywiście nie można ich robić z mąki pszennej, ale z mąki macowej. Naleśniki należy smażyć tylko z jednej strony, którą smaruje się nadzieniem, a następnie składa naleśnik i opieka z zewnątrz. Nadzienia mogą być na słodko, jak już powiedziałam, ale też można je przykrawiać pikantnie. Ale Szabłat lubi słodycz, w związku z tym bardzo popularne są rozmaite serniki dosładzane miodem. Miód ma przypominać o torze, która jest jak mleko i miód. Jada się też kreplech, te trójkątne pierogi, podobnie jak w Sukot czy Purim, ale na Szabłat przygotowuje się je z nadzieniem ziemniaczanym, twarogiem i cebulą i nie są podawane w rosole, tylko polewane śmietaną. Oczywiście także gefilte fish, bo ryba może być połączona z potrawami mlecznymi, a także cymes jak w szamas. Natomiast tradycja nakazuje, by w Szabłat chleb był ziaren z nowych zbiorów. To właściwie by było tyle. Tutaj jeszcze chciałam Państwu pokazać taki talerzyk. To jest talerz z napisem servir, takim zniekształconym widzisz słowem francuskim, oznaczającym no, podanie czy serwowanie, przyjęcie. Jest to talerzyk używany podczas wesel. Taki właśnie napis często był na talerzach, kiedyś na talerzach weselnych. I tak krótko chciałam tylko powiedzieć przy okazji właśnie pokazania tego talerza, co się na weselu jadło, a więc główne takie potrawy typowe. Golden joich knedlech, czyli złoty rosół na kurze z knedlami, gęś pieczona z farelkami,
która miała wróżyć młodym szczęście i powodzenie, a także ciasto. Honek łejkach i cukier łejkach. To takie były popularne ciasta weselne, które przypominały biszkoptowe, ale do których dodawano roztopiony miód albo właśnie cukier. W ogóle w trakcie wesela ten miód to był bardzo, bardzo ważny i podawany, no, prawda, jako symbol przyszłego, dobrego, słodkiego życia. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Wspaniały wypowiedź. Mamy dwa pytania od naszej publiczności, które oglądam w internecie. Czy w związku z tym oddzielaniem pokarmu pod siebie, prowadzenia kuchni, która ma dwie linie, również na przykład mięso i mleko trzymane są w osobnych lodówkach? No tak. Oczywiście. I drugie pytanie dotyczy innej kwestii uboju rytualnego w obecnych czasach. Czy Żydzi w ogóle nie chcą z niego rezygnować? No to jest raczej niemożliwe. No, to jest niemożliwe, bo to jest tak nakaz. Po prostu wydaje mi się, że to jest tak, jak gdybyśmy by się zabroniło zabijania w ogóle zwierząt, no, takich domowych, takim sposobem nierytualnym, no, na sposób nierytualny, tylko za takie zabijanie, jakie jest w rzeźniach. No też jest to związane z jakąś, no, formą okrucieństwa nas, ludzi, wobec zwierząt. No. I wydaje mi się, że tutaj nawet czasami, jeżeli ktoś nie zna zasad tego uboju rytualnego, to może nie wie, że jednak chyba nawet ten ubój jest bardziej jakiś taki, no, jeżeli tak można określić, humanitarny, bo zwierzę ginie szybciej i nie męczy się tak. To jest sprawa oczywiście Szojheta, który to zwierzę zabija. No, on musi wiedzieć, jak to zrobić, żeby to zrobić bardzo szybko i bezboleśnie. Także wydaje mi się, no jest to na pewno sprawa otwarta, ale wydaje mi się, że... To jest jak gdyby istota. Ten ubój rytualny, no to jest właściwie też jakaś, no, powiedziałabym, no, istota tego judaizmu, prawda? No tak nakaz, to jest nakaz biblijny, to nie jest wymyślone przez ludzi i trzeba się tego trzymać. To jest mitzwa. Tak musi być. Ja tutaj nie chcę się wypowiadać na temat zasadności takiej, powiedzmy, od strony tej chrześcijanki, ale uważam, że tak samo my, chrześcijanie, w sposób drastyczny pozbywamy się zwierząt i skracamy ich życie. No też. Także wydaje mi się, że tu nie ma większej różnicy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytanie? Żeby nas słyszeli w internecie. Dzień dobry, dziękuję za ten wykład. Ja wiele lat spędziłam w krajach arabskich i wiem, że ten ubój rytualny nie dotyczy tylko Żydów. Tak, i muzułmanów też. Tak. I ja znajduję, nie wiem, czy Pani potwierdzi to, czy nie, w tym zasadność nie tylko religijną, ale religijną powodowaną warunkami klimatycznymi panującymi w ciepłych krajach. Jeśli miała Pani zwierzę zabite rytualnie, które pozbywanie, bo jeszcze serce pracuje, pozbywa się z całego ciała, z tego krwi, w tym mięśni wszystkich, to takie mięso zabitego barana, innego zwierzęcia może być trzymane na zewnątrz w temperaturze 50 stopni. Widziałam na bazarach w kilku, nie będę wymieniać, krajach, gdzie wiszą połówki zwierząt
i nic im się nie dzieje. Nie są trzymane w klimatyzowanych pomieszczeniach, więc wydaje mi się, że raczej to było podowodowane tym, że ktoś mądry powiedział, jak zabijecie w ten sposób zwierzę, to wtedy to mięso będzie dłużej trwałe, a jeśli wtedy, jak dzisiaj, ja idę do sklepu tam gdzieś na wschodzie, do sklepu, gdzie sprzedają świninę, bo są takie sklepy, napisane Not for Muslims, to mięso bardzo szybko się psuje i śmierdzi. Także no myślę, tak, że to raczej klimatyczny tak, związek. Tak, tak, oczywiście, że tak, no na pewno te różne zasady, prawda, wprowadzone, na pewno to się wiązało z życiem na tamtym terenie. To samo chodziło o trzymanie na przykład czystości, więc tutaj obrzezanie jest bardzo ważne, prawda? I mycie rąk. Nawet zarzucano, prawda? Mówiono o tym, że Żydzi sprowadzają chorobę, bo sami nie chorują. Tak było w czasie wielkich zaraz, gdzie właściwie Żydzi byli mniej chorowali od chrześcijan. A to po prostu dlatego, że utrzymywali tę stałą czystość rąk. No poza tym nakaz chodzenia do mikwy, prawda, raz w tygodniu. To wszystko powodowało, że jednak ta higiena była przestrzegana bardziej. I to też wynikało z klimatu, w jakim żyli, że trzeba było utrzymać tę czystość, no, a zasady, no, zasady takie, no, to zostały stworzone przez ludzi, którzy no, wiedzieli, że tak będzie, no, dla wszystkich lepiej. Jeszcze mam pytanie od naszej publiczności online. Z czego wykonana jest mąka macowa? Z czego wykonana jest mąka, z której robi się macę? To znaczy mąka macowa i to jest po prostu niezakwaszona mąka. Pszenna mąka niezakwaszona. Ale to jest mąka, oczywiście. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze tutaj zgromadzony ma pytanie? Ty masz specjalną macę. No nie ma, nie. No, po prostu mąka, tylko tyle, że nie bez zakwasu. Mąka pszenna i woda. Tak, i wreszcie myślę, że dzisiaj wiele nas powstanie, tak zainspirowani dzisiejszym spotkaniem. Określimy ją jeszcze odrobinę miodu, żeby było nam słodko i przyjemnie. Bardzo Pani serdecznie raz jeszcze bardzo Państwu dziękuję. Ja też dziękuję Państwu tutaj za przybycie, dziękuję Państwu, którzy byli z nami online i życzę Państwu miłego wieczoru. I chciałabym przeprosić, że tak chaotycznie, ale ja widziałam, że już jest bardzo późno i tak się troszkę spieszyłam, żeby wszystko o wszystkim powiedzieć i to może taka była właśnie przebieżka. Dziękuję bardzo.